O, tu jest jakieś zdjęcie przykrojone w ogóle. Ty, ale dodaję to klimat. I to jest numer jakiś 34, ciekawe co on oznacza. Jakaś książka była. Co to? Ty wiesz, że tutaj chyba Biblię ktoś palił? Księga Nehemiasza. Ktoś tutaj się ewidentnie bawi satanizm. Widzicie właśnie tą świecę? Prawdopodobnie zostawiły to osoby, które mieliśmy, ale w jakim celu? No mam nadzieję, że w ramach pamięci tych osób, które niestety tutaj tragicznie zostały zamordowane, a nie w celu jakimś tam wywołania duchów. Podobno ukazuje się tu czarna zjawa zakonnicy, no nie? Która wróciła z misji. Zaczęto ją widywać właśnie, czarną postać głównie w tym korytarzu, tam tu na dole, gdzie chodziliśmy. I nagle coś takiego dużego zaczęło szeleścić w krzakach. Tu kochani, cicho. I tu właśnie. Cofnijmy się, bo to chyba... Albo... Wsysał. Dawaj lampę. Siemanko, z tej strony ekipa Explorite. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu, w którym już kiedyś byliśmy w sumie. Byłem ja z Krzysztofem. Dzisiaj jesteśmy trochę w, można powiedzieć, innym celu. Jesteśmy tutaj, żeby rozpocząć nową serię, w której będziemy jeździli do różnych miejsc rzekomo nawiedzonych i będziemy na własnej skórze sprawdzali, czy to miejsce rzeczywiście jest nawiedzone. Będziemy sprawdzali, czy będą występowały tutaj jakieś zjawiska paranormalne. Aktywność. Jakaś aktywność paranormalna, czy będzie. Oczywiście nie będziemy się posługiwali sprzętami typu SB7 i jakie tam jeszcze są. Ponieważ jeśli ktoś się zagłębiał w ten temat, to mógł się już dowiedzieć, że tego typu rzeczy po prostu wykrywają jakieś zjawiska naturalnie występujące, że tak powiem, w przyrodzie, a nie żadne zjawiska nadprzyrodzone. Ogólnie jesteśmy nastawieni do tego wszystkiego bardziej w sceptyczny sposób, tak więc na pewno nie będzie takiej sytuacji, że będziemy udawali. Jeśli o mnie chodzi i wiarę w ewentualne takie paranormalne zjawiska, to jeszcze kilka lat temu to bardzo wierzyłem w takie cuda niewidy. Natomiast moje podejście się bardzo zmieniło, chociaż nie ukrywam, że wierzę poniekąd w niektóre sprawy, ale one są bardzo rzadkie i to naprawdę nie zdarzają się na co dzień w takie rzeczy, które się, że tak powiem, fizjologom nie śniły. Wierzę, że coś takiego jest, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że praktycznie 99% tych wszystkich materiałów na YouTubie czy na innych stronach to są po prostu fejki, wszystko poustawiane, a ludzie w to wierzą. Tak, właśnie moje podejście pod tym kątem jest też takie samo, że dużo filmów właśnie jest ustawianych. Na niektóre miejsca, które w ogóle nawet nikt nie słyszał, żeby były nawiedzone, to ludzie piszą, że to miejsce jest nawiedzone. Od razu milion wyświetleń. No jak wiecie, jeśli ktoś ogląda nasz kanał, to wie, że my czegoś takiego nie robimy. A o samo moje podejście do zjawisk paranormalnych, raczej jestem tego zdania, że nie ma nic, co by nie dało się w logiczny sposób wytłumaczyć. No i to... Dziękuję, do widzenia. I już pierwsze zjawisko paranormalne. Padła bateria w lampie. To się nagrało, czy nie? To się nagrywa. Tak, i wracając. Chyba powiedziałem wszystko, co chciałem. Tutaj duch nam wyłączył lampę. Tak naprawdę to padła bateria. I jeszcze jedno zdanie o tym miejscu, jeśli ktoś nie wie. Jest to właśnie Zofiówka, czyli szpital psychiatryczny, który funkcjonował w latach przedwojennych i również wojennych. W czasach wojny Niemcy wymordowali tutaj praktycznie wszystkich pacjentów. Tak więc jest to miejsce z naprawdę mocną historią. I właśnie krążą te legendy, że to miejsce jest nawiedzone, że dusze tych pacjentów krążą właśnie po tym terenie, po tym szpitalu. Mamy tutaj dwa budynki. Ten budynek był... Sanatorium. To było sanatorium. Tam dalej mamy dużo większy budynek, który był budynkiem szpitalnym. Tam mamy też całkiem fajne podziemia. No i to było na tyle, jeśli chodzi o wstęp. Nie przedłużając już dalej, zaczynamy. Dobra, drodzy telewidzowie, wchodzimy do środka przez okienko. Wchodzimy do środka. Ogólnie w tym szpitalu nie ma zbyt wiele rzeczy. Obiekt stary i bardzo znany wszędzie, tak więc... No ale to już chyba praktycznie każdy wie, kto tutaj był w Zofiówce, że to oprócz graffiti, pustych pomieszczeń i tej aury nie ma w sumie nic. Chociaż moim zdaniem niektóre graffiti są ładne tutaj, ale nie jestem zwolennikiem. Poniekąd robienie graffiti to jest niszczenie takich miejsc, więc... Z jednej strony tak, ale z drugiej strony mogą nadać klimatu. Tak jak w filmie, który wam się pokazuje w odnośniku.
Czyli w hotelu przerobionym paintball, tam były creepy i malunki. Tutaj można spotkać, oprócz jakichś tam HWDP, też różne malunki satanistyczne. Tak? To oczywiście, że tak. Więc ciekawe, czy tu sataniści przychodzą jeść koty. Czy to tylko jacyś amatorzy? O, tam jest jeszcze jakiś diabeł. Pokażę go na kumerze bliżej. Nie wiem, czy to serce, czy cycki. Chyba serce. O, mamy tutaj pentagram. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Ale te okna cały czas ładnie wyglądają, w sensie tak klimatycznie, no nie? Mimo, że tam z drugiej strony jest zacementowane i tak już to miało szyby, ale zostało podbijane wszystko. Tutaj ogólnie w tym budynku jest dość pyszne poddasze, ale drzewo się zawaliło na nie. O, to jest ładny napis, jeśli można tak powiedzieć. Też chyba był jakiś napis, ale ktoś go zamazał. Też jakieś, jak to się mówi? Pentagram. Tak, właśnie. O, tu jest jakieś zdjęcie przyklejone. Tak? Zobacz na to. A. Wydrukowana jakaś. Ale czarno-biały. Ty, ale dodaje to klimatu. No. Widzisz tą twarz? To jest numer jakiś 34, ciekawe co on oznacza. Też pewnie jakaś ala gra. Być może. Zerknijmy jeszcze na górkę. Gdzie to się wchodziło na górę? Tutaj po prawo? Dobrze kojarzę? Tak. O! To jakaś ala taka czaszka. Co? Ale czaszka. Tak? To jest czaszka? A i trzeba wspomnieć, nie jestem pewien. Tutaj chyba był ten nagrywany słynny filmik, tak? A właśnie. Bociówki. Tak, był taki filmik tajemniczy, który właśnie teraz wstawię. O tych psach mówiłem właśnie. Nawiedzone psy szczekają. Nie chodzi, że nawiedzone, nie, ale... To tutaj mówisz, że to tutaj? Tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że to w tamtym budynku szpitalnym. No. Ale nie, z tymi psami trzeba jeszcze wspomnieć, że nie wiem, czy to ludzie specjalnie nie puszczają, jak kogoś widzą. Ale no, tak jak już Czarkowi to mówiłem, że mieliśmy kilka razy takie sytuacje, że po prostu idziemy sobie do auta, wracamy już z Sofiówki, a tam dwa psy ogromne na nas lecą, więc... Ładnie. Jakbyśmy zaczęli uciekać, no to nie wiem, jakby się to skończyło. Byłem tutaj wiele razy i na psy nie trafiłem, ale w większości byłem tutaj w dzień, w nocy to nie byłem. O, mamy tutaj balkon i tutaj widać, jak drzewo się powaliło. Tutaj widać drzewo, które się zawaliło na ten dach. Duże szkody nie zrobiło, bo tu taka górna część prawie sama walnęła. Tabelka wytrzyma? Ja będę kamerował siebie, w razie by duch był za moimi plecami. Coś jedzie. Tak jak myślałem. Dobra, tak jak mówiłem, wchodzę tu pierwszy raz. Też nie chcę się z tego spaść tam. Z tego pójdę tutaj tak bokiem. Jakoś się zmieszczę może. To się podobno mnie zapali. Kolejny przykład wandalizmu urbexowego, niestety. Ludzie wysiedli z tamtego samochodu, więc tak jak wspominałem, mam nadzieję, że nie zepsują nam całego nagrywania. O, tu jest jakaś dziura, to nie chcę tam wpaść. No, ten dach to
To już coraz gorzej wygląda. Tu trzeba korzystać, póki to jest w jako takim stanie. No i w zasadzie to z tego góry to wszystko. Tutaj w ogóle też taka historia, tak jak z dwoma kolegami tutaj byłem, bodajże już drugi raz to wtedy było. Szliśmy sobie tą ścieżką, tamtą stronę i była kompletna ciemnica. Tak słabe latarki mieliśmy, że prawie nic nam nie oświetlało, prawie na ślepo szliśmy i nagle coś takiego dużego zaczęło szeleścić w krzakach. No i wiadomo, że my nie wierzymy zbytnio w takie rzeczy. No, od razu sobie pomyślałem, że jakieś zwierzę, ale czy jakiś dzik, czy coś. No wiadomo, że dzik może spowodować jakieś niebezpieczeństwo. Aha. Ale się okazało, że to dwa takie duże jelenie przebiegły i poszły, no. Ale, no cóż, nogi to wtedy zwaty mieliśmy. W zasadzie to też trzeba wspomnieć, że wszyscy ci ludzie, którzy zostali wymordowani, nie zostali jakoś tam podstawieni pod ścianę, przy budynku i rozstrzelani. Co jest przykre, lecz tutaj właśnie w okolicznych lasach, przy szpitalu zostali porozstrzelani i prawdopodobnie tutaj zakopani, z tego co czytałem. Dobra, szanowni państwo, kochani. Cicho. Coś tu ma się. Cofnijmy się, bo to chyba... Albo wsysał. Dawaj lampę. Cicho, 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 cicho. Co? To ja mam na to iść? Tak? Jak chce to. No to dobra, to idź na dół, no. A gdzie się spotykamy? I po jakim czasie? Spotykamy się z tamtej strony. No to co? Rozdzielamy się? Tak. No tam miłych łowów, że tak powiem. Elo? Elo? Dobra, rozdzielamy się. To co, jakieś ładne całkiem. Mam nadzieję, że te psy nie wlecą do środka. Ale w razie czego co? Mam gaz. I cóż, z takich akcji to mogę powiedzieć, że tak jak wspominałem, jeśli chodzi o takie zjawiska, to może totalnym pesymistą nie jestem. Ale no średnio w te bajki chce mi się wierzyć, ale mogę opowiedzieć jedną historię, która mi została przekazana. No ale z osobą tak jakby przez internet się kontaktowałem, więc kto wie, czy tego nie zmyśliła. No ale w każdym razie mówiła to bardzo realistycznie. Była taka sprawa, że w trójkę czy w czwórkę bodajże poszli właśnie tutaj do Zofiówki. No i cóż, wiadomo, głupota, alkohol. I zaczęli coś kombinować, jakieś wywoływanie duchów i tak dalej. To jest tam tu przejście. Trochę też mam strach, ale... Dobra. Trzeba przejść tam. Czy to tutaj? No to nie. Tu mamy ten łączniczek. Ale szczekają dość daleko. Tak więc co to było słychać w krzakach? Cholera, to ja nie wiem. Ale dobrze jest mieć gaz przy sobie. W ogóle baterii mam mało. Będę musiał wymienić. Powiem wam, że się obawiam tych psów. Żadnych duchów się nie obawiam w tej chwili.
takie rzeczy nie wierzę. I zaczęli wywoływać te duchy. Nie wiem jakim, nie wiem jak dokładnie, ale się na tym nie znam, ona też mi opowiadała co i jak. No i coś tam się śmieją. Nie nagrywali tego oczywiście. Śmieją i coś tam właśnie zaczęli próbować to wywoływać wszystko i tak dalej. I gdzie ukazała się im jakaś czarna postać. O, tu już zewnątrz jest. Czarna postać podobno jakiejś zakonnicy, coś takiego. I trochę niby tak pół żartem, pół serio mi mówiła, że potem jedna z koleżanek, która była właśnie tam razem z nią, która razem to czyniła, bo ja się zaczynam trochę gubić, która razem to z nią czyniła, że następny dzień musiała iść na pielgrzymkę do Częstochowy, pieszo oczywiście, bo o nietoperz, jest pierwszy nietoperz. No po prostu nie wytrzymała tego mentalnie i skończyła jak skończyła, ale chyba już wszystko się wtedy wyrównało i wróciła, że tak powiem, do równowagi psychicznej. To jest jakieś wejście na górę, ale to jest na środek. Więc idę prosto. To słychać jakieś kopanie wody czy coś. A jak jest się samym w ciemnym miejscu, to najmniejsze dźwięki otoczenia mogą przestraszyć. Ciekawe, na jakim etapie jest już Janek. Jakieś kolejne powalone drzewo. Wejście na górę kolejne. A gdzie jest to wejście do piwnicy, z którego Janek będzie wychodził? Mam nadzieję, że Janek mnie nie wystraszy i mu przez przypadek nie psiuknę gazem w oczy. O, tu jest dziura jakaś. Może tą dziurą będzie John szedł. Może go sprankuje. No i właśnie jeśli chodzi o inne legendy, to też taką samą postacią są legendy, że tam jakaś czarna postać się wyłania. Halo? Trochę przykręcę lumeny. Ale mam nadzieję, że nie będę musiał tego użyć. A to słyszę czarka, że na górze chodzi. No a z takiej głównej eksploracji nie będziemy raczej z czarkiem pokazywać, bo po pierwsze jest z tego bardzo dużo materiałów takiej bardziej szczegółowej eksploracji. Ale co tam się świeci? O kurde. Nie wiem. Zaraz luknę. No, z takiej głównej eksploracji nie będę pokazywał co i jak. Bo tego jest bardzo dużo na YouTubie. A przede wszystkim to jest oglepane. Każdy był. Praktycznie jest, czy to nie kanał, czy to nawet jak ktoś nie ma kanału, to hobbystycznie tutaj był, to nawet pewnie po kilka razy. Tutaj też jakieś rysunki malowidła, co tutaj jest. O kurde. Mhm.
No, tego to się nie spodziewałem. A zaraz coś z tą wejść? Nie. To jest inne wejście. No, ale prawdopodobnie widzicie właśnie tą tą świecę. Prawdopodobnie zostawiły to osoby, które mieliśmy, ale w jakim celu? No, mam nadzieję, że w ramach pamięci tych osób, które niestety tutaj tragicznie zostały zamordowane. I mam nadzieję, że w tym celu, a nie w celu jakimś tam wywołania duchów. Chociaż no ja osobiście w to nie wierzę, no ale wiadomo. A no i dobra, trzeba tam wrócić chyba. Jakoś, bo to nie wszystko zostało zwiedzone, ale wolę mieć przy sobie. Ale to w krzakach to mogły być po prostu jakieś zwierzęta leśne. Gdzie to było wejście do piwnicy? Już sam nie wiem. Powiem wam, że najbardziej strasza mnie tutaj właśnie wyjścia na dwór. Jakaś książka była. Co to? No, dzień dobry. O, dzień dobry. Ty wiesz, że tutaj chyba Biblię ktoś palił? A wiesz co jeszcze? Nie wiem. Tam widziałem, bo ogólnie tu jest kilka wejść do budynku, tak? No. Przy budynku, sorry, że tak pało wymachuję, ale naprawdę coś usłyszałem takiego, jakby ktoś tam był, no nie, bo ktoś jakby rzucił cegłówką. Nie mówię, że to jakieś... Te? Że jakieś duchy czy coś, myślałem, że jakaś osoba. Serio? I patrzę tam przy innym wejściu, tam jest... jakaś, nie wiem, czy to jest, jakaś świeca zapalona, coś takiego. Zapalona? Tak, zapalona. Ktoś zapalił? Tak. Ja to... myślę, że albo prawdopodobnie te osoby, które mieliśmy, albo ktoś inny. No ale to ja tam chętnie się zejdę. Zastanawiałem właśnie i wspominałem o tym, czy oni to zapalili w ramach pamięci osób zamordowanych tutaj. Czy nie wiem, czy próbowali wywoływać jakieś duchy czy coś. Ciekawe. Temu, co im do łba przyszło? No. Ale świeża? No tak wygląda na w miarę świeżo, nie wiem. A ciepła jest czy nie? Ciepła nie, ale jest zwęglona na środku, ale normalnie inne strony widać. Ale poczekaj. No księga Nehemiasza. No bez kitu Biblię tu spalili. Tak więc myślę, że to chyba nie byli zwykli ludzie, tylko raczej szataniści. No ta. Dobra, ja jeszcze tam wrócę się, bo tu i tak zawiłem te korytarze. Nie wiem, czy tam jest jeszcze jakiś... Bo ja szukałem tutaj zejścia na dół i nie widzę. Aha, tam jest kilka zejść, wiesz? Ja tutaj wyszedłem jednym, tam jest niby drugi korytarz. Także, to nie wiem. Bym chciał do ciebie przyjść, ale nie wiem, którędy. Czekaj, to ja zaraz do ciebie tam przyjdę. Coś tutaj się ewidentnie bawi satanizm. Co nie jest fajne? K***a, znowu to psy jebane. Dajcie znać w komentarzu w ogóle, jakie wy macie podejście do wszelkich zjawisk paranormalnych, duchów i takich tam. Ty, zaraz, coś mi tu nie pasuje. Tu jest ewidentnie coś. Jak tam wejść? To jest ta świeczka zapalona. Kurde, trzeba wyjść na zewnątrz, żeby się tutaj dostać. Ja myślałem, że ty z tamtej strony będziesz. No właśnie szukałem, nie wiedziałem, czy tutaj na partnerze będziesz. A, bo widziałem tą świeczkę. Tak widziałeś? Tak. O ile to była ta, bo to była ta przy wyjściu. Weź pokaż mi tą Biblię, bo aż sam jestem ciekawy. Dobra. Powiem ci, że ja... Na bardziej byłem obstrany chodzić tutaj przy wejściach. Bo... Że te psy? Te psy. Tak, no. Czy wiesz, nie można przede wszystkim gwałtownych ruchów robić. Tak. I ogólnie miałem coś opowiedzieć. Miałem coś widzom opowiedzieć, ale już przez te psy zapomniałem co. No ja też trochę się stresowałem tym, że no. Mimo wszystko, że może nie wierzę w takie rzeczy. Ale trochę się stresowałem z tym faktem, że jest ciemnica i no. Tam łatwo się zagubić. Faktycznie. Zobacz. To się bawił satanizm. Chyba nawet nie wie, co to jest satanizm. Wiele ludzi chce się bawić w to, a nie rozumie tego genezy, więc...
Nie wiem, to też jest trochę śmieszne, a zarazem smutne. Ciekawe, w jakim celu ktoś to robi, czy z zwykłej frajdy, czy serio miał ktoś papierdolony w głowie? Wiesz, no ja już właśnie wspominałem o tej jednej historii, jak tam byłem, tak jak ci mówiłem. Aha. To też zaczęło się od zabawy, a według historii skończyło się trochę gorzej. Ale dobra, no to ten, no to wchodźmy na górę w takim razie. A, że tędy? No, może tędy. No tam też są schody, no dobra. Chodźmy tędy. No kurczę, być niebezpieczniejsi jak coś. A, bo to jest to poddasze całe, tak? Nadzieję, poddasze, że to się... znaczy nie poddasze, to jest... To jest dach góra łącznika po prostu. Nadzieję, że się nie spierdzielimy stąd. Tak to wygląda. Nie chcę też ludzi straszyć tą pałą, no nie? Jakich ludzi? Nikogo nie ma. A ja miałem też wspomnieć, bo o tym nie wspominałem na kamerze, że właśnie jest historią, z taką legendą wspomnianą tutaj, jeśli chodzi o Zofiówkę. No. Nie wiem, czy słyszałeś. Krąży taka legenda i ona jest też powiązana z tym, co ci później opowiem, a opowiadałem już widzą na dole w piwnicach, że podobno ukazuje się tu czarna zjawa zakonnicy, no nie? Która wróciła z misji w Afryce bodajże. 60. któryś, coś takiego, nie jestem dokładnie pewien. I doznała schizofrenii, nie wiem, czy można doznać schizofrenii, tak o, no ale widocznie można. I była tu pacjentką. No i ona tutaj zmarła też i że zaczęła później chodzić tutaj po tym szpitalu, no nie, zaczęła straszyć. A później jak szpital zamknięto, to zaczęto ją widywać właśnie, czarną postać, głównie w tym korytarzu, tam tu na dole, gdzie chodziliśmy. No, jedna z legend, no cóż. No, ale w zasadzie, no to jeśli chodzi o całą tą serię, no to jak na razie nic się nie wydarzyło, no. To trzeba sobie przyznać, że na razie cały czas, że tak powiem, nauka jest przy nas. Ale właśnie, co mówiłeś, że coś słyszałeś tam na dole? No, niby tak, no na pewno też słyszałem to, że chodzisz, no nie? Nade mną. Ale też słyszałem, no ewidentnie coś rzuciło jakąś cegłą czy czymś takim, no nie? Ona mogła po prostu upaść, no nie? Kurwa. Nie szczeka bliżej teraz? Tak. No ogólnie chodzą tu. A jesteśmy na górze, to więc mogła na nas skoczyć raczej. Teraz tak. No w każdym razie, a chyba o tym mówiłem w rysunku, tutaj jest? To malowidło? Weź mi zasiedź, bo ja mało, że tak powiem, widzę. Malowidło? To było taka twarz, no nie, namalowana w którymś z pomieszczeń. Ale to nie to, to jest jakiś pająk, ciuć. Bardzo blisko są. Chyba, że my jesteśmy bliżej. Nie wiem. Fajnie tak puszczać sobie dwa owczarki niemieckie w nocy. W lesie, no super. Coś tam. Co tam? Ty. Bateria ci padła? What the fuck? Ty, ale czy ty ją wymieniałeś? Chyba wymieniałeś ją. Tak. Padła. I była w 100% naładowana. Było 80%, jak zaczynaliśmy z tą baterią drugą. Lol. Cicho. Szajesz? Nie. Teraz ty zaczynasz jakieś skizy mieć. Nic, słyszałem jakieś jebnięcie. Na szczęście mam zapasowe światło. Ej, no ale w sumie tak jak ludzie tutaj nagrywali jakieś ekipy, nie będę nazw wymieniał, z tych miejsc, że a to jakieś właśnie baterie od latarek padały, a to im jakiś sprzęt padał, kamera przestała działać, albo że niby auto się samo włączyło, no to... Były takie sytuacje, czy historie znaczy się... Wiesz, no to może faktycznie, że to można logicznie wyjaśnić, ale strasznie to dziwne. O, i właśnie miałem o tym powiedzieć. Często się to powtarza. Już się przypomniało dzięki temu. Na temat padania telefonów w różnych miejscach. Aha. Często właśnie było tak słyszane, że się ktoś poszedł w jakieś miejsce urbexowe, niby nawiedzone. I że to było takie, że szybko padała bateria, nie? Że coś takiego. No ale właśnie warto wziąć pod uwagę, jaki jest zasięg w danym miejscu. Jeśli zasięg jest słaby albo w ogóle nie ma, to telefon cały czas szuka zasięgu, przez co bateria się szybciej rozładowuje. Jest to jakiś... A, jest sprawdzę w ogóle, czy mam tu zasięg. Pewnie internet jest słaby, bo tak jak mówiłem, kiedyś stąd z kolegą streama robiłem.
internetu prawie w ogóle nie było. Ten stream muliło non-stop. I zobaczcie, tu zasięg w ogóle jest. No jest, ale taki średni. To chodźmy prosto jeszcze. Ja powiem ci, że creepy to światło jest. To co teraz świecę? To chodźmy, zejdźmy tam. Aha, no dobra. Bo tam nas jeszcze nie było, w sensie... Kurwa, tam słychać teraz. Dobrze, że blisko samochód mamy. Chociaż blisko. Blisko sanatorium. Kurwa. Dobra, cóż, masz gaz, ja mam pałę, no to... Przede wszystkim jak będą podbiegać, no nie? To nie podbiegną od razu do nas, tylko kilka metrów przed. I będą patrzeć, co my zrobimy. Jak zaczniemy nerwowo reagować i uciekać, no to będą nas gonić, proste. No ale... Od razu gazem sikać? To może na podwórku cały czas. Ale wcześniej to, co było słychać w krzakach, to nie chuj wie, co to było. W krzakach? No. Jak wchodziliśmy. A, coś było. No. A no właśnie, co to było? Nie wiem, pewnie jakieś... A, no i tutaj jest wyjście? Nie, zaraz. Tu jest wyjście. Byliśmy tutaj, to jest... Tak, tutaj byliśmy. I tu jest wyjście i tam do piwnicy. No. No i dobra, tak kończąc, w samochodzie, żeby być bezpiecznym w razie ataku psów, chociaż prawdopodobnie są na podwórku, ale nigdy nie wiadomo. No i tak, podsumowując, no tak jak sami widzieliście, nic w sumie paranormalnego się nie zdarzyło. Można byłoby pomyśleć o pewnych rzeczach, że może coś było, tak jak Janek usłyszał jakiś dźwięk. Ja nic nie słyszałem na górze. Tak więc nie mam pojęcia, co to mogło być, no ale wszystko co... To jest samochód jakiś? Co za światło? Samochód idzie. Kto? No i jak sami widzicie, miejscówka jest bardzo oblegana, szczególnie, tak, że to jest sobota, grubo po 20:00. Każdy szuka duchów albo nie duchów, albo tak jak zobaczyliśmy z tą świeczką i z Biblią, że no kto wie, może jakieś wywoływanie duchów albo jakieś satanistyczne zabawy. Tak, no moim zdaniem, czego należy się tutaj bać, nie tylko tutaj, tylko wszędzie, to właśnie psów i dziwnych ludzi, tak naprawdę. Kręcących się z satanistów. Może teraz sataniści przyjechali i nas zabiją? Nie wiadomo, haha. Bardzo śmieszne. Trzeba brać pod uwagę to, że w ciemności, kiedy się boimy, mózg lubi nadinterpretować wszystko to, co słyszymy. Zmysły mamy wyostrzone. Każda kropla wody, która spadnie z sufitu na ziemię, może sprawić, że się przestraszymy tego, pomyślimy, że to jakieś kroki czy cokolwiek. Tak więc trzeba brać na to poprawkę, naszym zdaniem. Ale nie będziemy się poddawać oczywiście, będziemy zwiedzali też inne nawiedzone rzekomo miejsca. Jeśli wam się to podobało, to oczywiście dajcie nam znać. Czy chcecie, żebyśmy kontynuowali taką serię? No ja mogę dodać a propos tego, co powiedziałeś, że pewne rzeczy nam się czasami wydają, bo się boimy. Plus dodatkowo aura tego miejsca. No wiadomo, pewnych faktów nie zanegujemy, no bo tak czy siak niestety zamordowano tu, nie pamiętam dokładnie, około 1000 osób. Więc to miejsce ma jakąś swoją aurę, ma swoją tragiczną historię, więc tak. Mieszając dodatkową ciemność, mieszając miejsce tej historii, dodatkowe teoretycznie może legendy, które nie są prawdą, ale cały czas dają do myślenia i to, że jest minimalna szansa, że nawet jakieś złe osoby spotkamy, typu jakichś, że tak powiem, kolektualnie ćpunów, tak, albo inne złe, źle nastawione osoby, bo to jednak to daje do myślenia i możemy się no tak czy siak bać. Chociaż strach jest rzeczą naturalną. Strach pozwala, jest u każdego człowieka, tak, dokładnie. Strach pozwala nam przetrwać tak naprawdę. I tym akcentem zakończmy. I tak więc na razie. Na razie.